Ale nawet tak 2-2. Kilka słów podsumowujących spotkanie trener gości. No na pewno to spotkanie możemy podzielić na dwie części. Pierwsza połowa i druga połowa. Nie jest to pierwszy raz, gdzie jesteśmy zespołem niestabilnym. W pierwszej połowie ewidentnie nie realizowaliśmy tego planu, który na ten mecz sobie założyliśmy i to był nasz główny problem. Przeciwnik nas kontrolował i z bocznych sektorów boiska wykorzystywał tą przewagę, którą tam tworzył i daliśmy się dwa razy złapać i tak naprawdę w tej pierwszej połowie też powinniśmy przegrywać już 3-0. To 2-0 dało nam taką nadzieję. Ktoś kiedyś mówił, że ten 2-0 to jest taki wynik najtrudniejszy. W drugiej połowie bardzo się cieszę z tych zmian, które dokonaliśmy, bo one wniosły bardzo dużo. Przywróciły nam przede wszystkim płynność w grze, chociaż ta płynność też była lekko zaburzona przez to boisko, które było dosyć grząskie, szczególnie w bocznych sektorach i trudno nam było realizować tak do końca to, co chcieliśmy. Ale pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy walkę i przez pierwszą część drugiej połowy dominowaliśmy na boisku i stwarzaliśmy sobie sytuację. Muszę też się odnieść do tej sytuacji z tą bramką. Wiadomo, życie pisze różne scenariusze i nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to dzisiaj też pokazaliśmy, ale grając w tej drugiej połowie, walcząc, została nam zabrana ewidentnie ta bramka. Proszę sobie zobaczyć nagranie, jak metr za linią piłka spada po odbiciu od poprzeczki. I na pewno jest w nas taka sportowa, dosyć mocna złość, bo mimo tych wszystkich problemów i mimo tego, że wracaliśmy z piekła do nieba, mieliśmy szansę ten mecz po prostu wygrać i jesteśmy źli. Ja też jestem zły jestem za ten zespół, za tą pierwszą połowę i musimy się mocno zastanowić, dlaczego tak jest, dlaczego nie jesteśmy stabilni, dlaczego nie możemy być przez 90 minut, kontrolować tego i grać w taki sposób, jak chcemy. Więc dużo pytań, czasu mało, w środę kolejny mecz. Ale najważniejsze, że wracamy stąd nie z zerowym dorobkiem, tylko z punktem. I to jest dla nas, mimo tych wszystkich przeciwności, które nas w tym meczu które w tym meczu się wydarzyły, to uważam, że ten jeden punkt musimy uszanować i wyciągnąć z tego po prostu odpowiednie wnioski. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie trenera przy głosie jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję serdecznie, trenerze. Dziękuję. Dzień dobry. Na początku odniosę się oczywiście do słów trenera, co powiedział. Tak, nasza wina, że sprowokowaliśmy oczywiście tą sytuację, która dziś tutaj trener mówi, ja tej sytuacji nie wiedziałem, czy piłka wpadła za linię, czy nie, ale to jest nasza wina, mogę tylko przeprosić, że do przerwy nie, to co mówię, trener powiedział, nie prowadziliśmy 3 albo 5, bo tych sytuacji było i ta pierwsza połowa wyglądała bardzo dobrze, natomiast chodziło o to, że mieliśmy założenia i na pierwszą i na drugą, bez względu na wynik. Graliśmy z solidnym zespołem, który we wcześniejszych gdzieś sezonach wygrywał, tak, z Wisłą Puławy. Także gdzieś ten delikatny progres jest. Nie mówię, że jestem zadowolony, tak, ale zawodnicy wykonali dobrą robotę motoryczną, stwarzali w pierwszej połowie sytuację, w drugiej też, bo mogliśmy tutaj na tę sytuację, którą gdzieś nie zdążyliśmy domknąć na 3-0 jeszcze. I to na pewno by było zupełnie inaczej, natomiast mówię, założenia były troszeczkę inne, nie graliśmy tak wysokim pressingiem jak w pierwszej połowie, dlatego mówię, nie róbmy tego, znaczy ja nie robię jako trener, że straciliśmy 2 punkty, uważam, że zdobyliśmy 1, i natomiast dobry zespół, powtarzam jeszcze raz, z naszych analiz stracił 2 punkty dzisiaj. Mam nadzieję i wierzę w to, że na koniec gdzieś tam ligi przypomnimy sobie o tym punkcie i powiemy, że trzeba to oczywiście uszanować. Także zespołowi chcę podziękować, zrobiliśmy błędy, bo to jest piłka. Natomiast mówię, już jest dzisiaj dopisany punkt, także nie przegraliśmy spotkania, chociaż mówię, niedosyt tak samo jest, jak po jednej i po drugiej stronie. Trudno, mamy następne spotkanie, chciałbym, żebyśmy wrócili już do zwycięstw i na pewno tak będziemy się przygotowywać. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenera? Nie ma. Dziękuję serdecznie.